Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pani wojewodo, rząd rozważa obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów, wojska, no i być może nauczycieli. Kiedy to zostanie wprowadzone? No, na razie jesteśmy w fazie różnego rodzaju prac i konsultacji, dlatego że żadna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ale skąd te w ogóle prace? Stąd, że sytuacja epidemiczna cały czas się pogarsza. Wiemy, że na świecie mamy nowy wariant wirusa, który jest bardzo zaraźliwy, a obecnie w województwie łódzkim zaszczepionych jest 57% osób uprawnionych, zaś każdego dnia do szpitali trafia ponad 30 osób, które są stale hospitalizowane na COVID-19. W tym momencie dochodzimy już prawie do 1900 hospitalizacji covidowych, co oznacza, że sytuacja epidemiczna naprawdę się pogarsza, chociaż bardzo wiele osób, które są zaszczepione, nie zauważa tego, dlatego że żyje normalnie. Niemniej ta część populacji, która jest niezaszczepiona, jest tym dotknięta i to powoduje bardzo poważne komplikacje, nie tylko dla nich zdrowotne, ale również dla całego społeczeństwa i jego funkcjonowania. Stąd też te prace i te rozważania wzorem innych państw europejskich, ale na konkretne decyzje trzeba jeszcze poczekać. Szczepił się pan przeciwko grypie, również osoby starsze też powinny się zaszczepić, ale szczepią się też młode osoby. Tak, bardzo zachęcam wszystkich do szczepienia się na grypę, dlatego że po pierwsze, no nie możemy mylić grypy ze zwykłym przeziębieniem, bo to zupełnie dwie różne sprawy. Grypa jest poważną chorobą, również wirusową, tak jak COVID, która może powodować nawet skutki śmiertelne, bądź też konsekwencje zdrowotne, różne zmiany w organizmie, jeżeli jest w nieodpowiedni sposób leczona i się ją przechodzi, które będą skutkowały na całe życie. Dlatego znamy grupy wiekowe osób, które koniecznie powinny się szczepić każdego roku. I tak na przykład na zachodzie Europy jest, a u nas ten procent był niewystarczający. I tu chodzi o osoby powyżej 65 roku życia, chodzi o kobiety w ciąży, chodzi o osoby z różnymi chorobami, tak zwanymi współistniejącymi, które wspólnie z grypą mogą powodować bardzo poważne komplikacje zdrowotne. Dlatego też w tym roku szczepionka na grypę jest dla wszystkich darmowa. Wystarczy wejść na stronę NFZ-u internetową, zobaczyć. Tam jest ponad 260 punktów szczepień w całym województwie łódzkim. Można przyjść, odbyć w takim punkcie taką podobną rozmowę do rozmowy z lekarzem, gdy szczepiliśmy się na COVID i zostać zaszczepionym. Naprawdę to zwiększa nasze bezpieczeństwo zdrowotne i może spowodować, że wiele osób uniknie poważnych konsekwencji dla swojego zdrowia. Szczepionka jest bezpłatna? Szczepionka jest absolutnie bezpłatna, jest darmowa. Zawsze w poprzednich latach była ona płatna i kosztowała 60 zł. W tym roku jest darmowa. Rząd zakupił 5 milionów dawek i one czekają na mieszkańców. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego COVID-a, bo do szpitala przy Spornej trafił noworodek. On trafił z zapaleniem płuc, ale tam się okazało, że właśnie jest chory na COVID. Został odesłany do Biegańskiego. Czyli tak naprawdę w tej chwili chorują nawet noworodki. Tak, w tym momencie chorują wszyscy. Znamy przypadek z Polski nastolatka, który został podłączony do respiratora z powodu COVID-19. Zatem widzimy, że te miesiące, w którym wirus cyrkuluje w społeczeństwie, on się zmienia, tak jak mówią naukowcy, staje się bardziej zaraźliwy, a przez to dotyka większą populację i to też większą populację w sposób bardziej dotkliwy. Cały czas pokutuje w Polsce takie myślenie, że to dotyczy tylko osób starszych i osób bardzo schorowanych. No tutaj ten przykład pokazuje, że nic bardziej mylnego, dlatego wszyscy powinni się szczepić. Stąd też od przyszłego tygodnia zresztą Europejska Agencja Leków, a w ślad za tym Polska, dopuściły szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia i takie szczepienia po 15 grudnia będą dostępne w Polsce. Teraz możemy przyjąć, no już od dłuższego czasu przyjmujemy tą trzecią dawkę przypominającą. Jak to wygląda w tej chwili? Czy są chętni? Są chętni, ale zainteresowanie nie jest tak duże, jakbyśmy tego oczekiwali. I dlatego wszystkich bardzo namawiamy do tego. To jest w przypadku osób powyżej 60 roku życia 5 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki, zaś dla osób
młodszych, to jest 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki, to szczepienie ma skutkować zwiększeniem liczby przeciwciał, dlatego że niektóre osoby tak zareagowały na szczepienie, że faktycznie po 6 miesiącach te przeciwciała na COVID już zaniknęły, a u niektórych one oczywiście są, zawsze można to zbadać u lekarza, jeżeli się jest zainteresowanym. No niemniej trzecia dawka jest bardzo istotna, ja sam czekam jeszcze chyba 2 tygodnie, żeby móc to zrobić i zachęcam wszystkich innych, aby się zaszczepili. Pani wojewodo, jak u nas wygląda system elektronicznego zarządzania dokumentacją, czyli jakie sprawy możemy załatwić, nie wychodząc z domu, czy to jest w fazie rozwoju, czy wdraża się ten system? Tak, to wdrażamy ten system i wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania e-administracji tak zwanej na terenie województwa łódzkiego, dlatego że to jest korzyść dla wszystkich i zarówno dla urzędników, jak i dla mieszkańców, którzy chcą jakąś sprawę sprawnie w urzędzie załatwić. Stąd też inicjatywa, aby całą administrację rządową, a to jest moje zobowiązanie, ale również, aby namówić wszystkie samorządy do tego, aby takie e-rozwiązania nowoczesne wdrożyły. To będzie powodowało, że postępowanie w urzędzie będzie szybsze, będzie bardziej transparentne, będzie bardziej również ekologiczne, dlatego że nie trzeba drukować ton papieru, dlatego wszystko odbywa się przed ekranem komputera, będzie bezpieczne, ale co najważniejsze, będzie pozwalało na czysty, stuprocentowy wgląd w sprawę. Zatem nikt nie będzie mógł tam mataczyć, nikt nie będzie mógł kombinować, podmieniać dokumentów, dlatego że system ten komputerowy zarządzania dokumentacją elektroniczną sprawia, że wszystko jest transparentne. To są bardzo nowoczesne rozwiązania, których będziemy starali się namówić wszystkie samorządy naszego województwa, aby wdrożyły. Pamiętajmy, że większość spraw, które mieszkaniec chce załatwić w urzędzie i z czym się urząd kojarzy, to jest właśnie urząd samorządowy, a nie rządowy. Zatem cyfryzacja, informatyzacja mają sprawić, że te sprawy będą załatwiane o wiele szybciej. Przeznaczamy na to 37 milionów złotych dotacji w województwie łódzkim w tym roku dla samorządów, ale oprócz tego będziemy informatyzować i cyfryzować pozostałe urzędy, na przykład Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, po to, aby też na przykład inwestorzy, przedsiębiorcy, budujący domy mogli szybciej załatwiać swoje sprawy. Wzorowym przykładem tego będzie, jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pojedzie na budowę, na przykład sprawdzić stan techniczny domu, bądź określić jakieś inne warunki, będzie miał ze sobą laptopa z internetem, gdzie wszystko na miejscu wypełni przy inwestorze, przy właścicielu tego domu i będzie załatwione bez konieczności ponownego pojawienia się w urzędzie, czy to przez obywatela, czy to w innej sprawie i do tego będziemy dążyli. Panie wojewodo, mamy święta Bożego Narodzenia. Jak one będą w tym roku wyglądać? Czy są jakieś plany? Wiadomo, że będziemy się przemieszczać, ale będziemy czy nie będziemy? Nie, raczej będziemy się przemieszczać. Tutaj nie słyszałem ani nie brałem udziału w żadnych rozmowach, które miałyby tego rodzaju obostrzenia wprowadzać. Niewątpliwie czekamy niedługo, bo dzisiaj pan premier będzie ogłaszał z ministrem zdrowia informacje na temat dodatkowych obostrzeń, z tego co wiemy, to głównie dla osób niezaszczepionych. Ale raczej bym uspokajał wszystkich, że choć żyjemy w czasach epidemii i już nic chyba nie jest tak do końca normalne, to te święta nie będą przypominały świąt sprzed roku, w których trochę w innych reżimach epidemicznych je przechodziliśmy. Chociaż to nie oznacza, że nie powinniśmy być bardzo ostrożni i zachowywać zdrowy rozsądek w tych wszystkich kontaktach, aby się wirusem nie zarazić. Prądu, gazu mamy pod dostatkiem? Nie brakuje nam w tym momencie, choć oczywiście w dzisiejszych czasach te źródła energii, jak gaz, węgiel, jak i samo dostarczanie energii elektrycznej stanowi bardzo istotny przedmiot różnego rodzaju spekulacji rynkowych, jak i dywagacji przedstawicieli biznesu i polityki. Często na świecie słyszymy, że może niektóre państwa przygotowują się na sytuację, że zabraknie prądu zimą, dlatego że przejście na
ekologiczne źródła energii może okazać się niewystarczający, zaś podaż węgla na rynkach światowych jest ograniczona. Niemniej w tym momencie prądu mogłoby zabraknąć, gdybyśmy zamknęli kopalnię Turów. I to niewątpliwie by spowodowało ogromne perturbacje dla całego kraju, ale nie ma w tym momencie zagrożeń. Jedyne braki w dostawie prądu, jakie mogą się zdarzyć, to te charakterystyczne dla zimy, na przykład gdy spadną opady śniegu, które spowodują zerwanie linii elektrycznych. Ale jakichś strategicznych zagrożeń dla Polski w tym momencie nie ma. Szczególnie, że infrastruktura gazowa od 6 lat jest bardzo intensywnie rozbudowywana. W przyszłym roku będziemy odbierać gazociąg Baltic Pipe, który połączył Polskę z Norwegią, co pozwala na zwielokrotnienie dostaw norweskiego gazu do Polski i zmianę sytuacji rynkowej w tej dziedzinie i co może spowodować obniżenie cen gazu, jak i rozbudowany jest gazoport. Gazociągi łączące Polskę z Niemcami, Polskę z południem Europy. Także tutaj o te kwestie bym się w tym momencie tak bardzo nie martwił, choć oczywiście to, co spędza wszystkim sen z oczu, czyli inflacja i ceny, które są dyktowane różnymi warunkami światowymi, są na pewno niepokojące i mam nadzieję, że tarcza antyinflacyjna temu zaradzi, szczególnie w kwestiach energii. No ja otrzymałam fakturę za energię i muszę powiedzieć, że jest niska. To bardzo się cieszę i ceny energii, jak i paliw powinny być niskie i na przykład polityka Stanów Zjednoczonych zawsze dążyła do tego, aby ceny energii i paliw na rynku amerykańskim były niskie i niższe niż w innych krajach. I my też powinniśmy dążyć do tego rodzaju rozwiązań i mam nadzieję, że takie głosy satysfakcji będą szersze. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.